Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego poradnika. W tym odcinku zajmiemy się zawodami jeździeckimi w skokach przez przeszkody. Dzisiaj opowiem Wam, jak powinien wyglądać strój jeździecki. Strój jeździecki składa się z butów, które mają być wysokie. Są to albo oficerki, albo czapsy i sztyblety. Następnie jasne, białe lub kremowe breechesy. Koszula ze stójką oraz frak jeździecki. Każdy zawodnik ma także obowiązek posiadania twardego nakrycia głowy. Gdy jest ciepło, jest taka możliwość, że sędzia główny zawodów zwolni z obowiązku posiadania fraku. Możecie wtedy startować bez fraku, w tym, że warunek jest taki, że koszula, którą macie pod spodem, ma krótki lub długi rękaw. Gdy macie taką koszulę, która nie ma w ogóle rękawów, wtedy musicie jechać tak czy siak we fraku. Oczywiście pomimo zwolnienia frak jest obowiązkowy na rundzie honorowej lub w konkursie z oceną stylu jeźdźca. Gdy jest zimno lub pada deszcz, sędzia może zgodzić się na to, że na frak założycie kurtkę albo kamizelkę. Mam nadzieję, że te porady są dla Was pomocne. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka oraz do subskrypcji naszego kanału.